Zrobię to osobno ze względu bezpieczeństwa. Generalnie nie było, w bardziej zaawansowanych projektach nie byłoby to aż tak bardzo rozbite. Nie chodzi o to, żeby to się wszystko ze sobą nie mieszało i żeby tutaj w tym routingu, który jest w indeksie tym tutaj, nie dodawać jeszcze rzeczy związanych z administracją. Czyli też będę korzystał ze smarty, też będę korzystał z bazy danych, natomiast jakby to będzie prawie że osobna aplikacja pod tym kątem, że będzie miała swoje własne pliki. A zrobię sobie folder admin. Do środka wstawię index.php. I tutaj skopiuję sobie całą tą górę z tym jednym wyjątkiem, że muszę pozmieniać ścieżki, ponieważ jestem w podfolderze, więc muszę wyjść poziom wyżej. Żeby znaleźć tamte katalogi. I nawet tutaj, jeśli chodzi o zaczytanie smarty, też w ten sposób. I tutaj przede wszystkim chcę sprawdzać, czy użytkownik jest autoryzowany. Jeżeli nie, to od razu go wrzucać do strony, z automatu do strony, która będzie go autoryzować. Zrobię sobie też tu w templates nowy folder admin, żeby oddzielić templatki administracyjne od templatek tych zwykłych. I tutaj zrobię sobie takie szybkie sprawdzenie, że jeżeli sesji nie jest ustawiony User ID, to znaczy, że nie jesteśmy zalogowani. I w takim wypadku jedyne, co strona ma zrobić, to wyjść. A jest to tyle ważne, że nie chcę ryzykować, że ktoś, kto jest niezalogowany, będzie cokolwiek mógł zrobić od zaplecza. Przy czym jedna rzecz tutaj. Generalnie, jak robicie jakiś bardziej profesjonalny system, to nie opieramy się na samym user ID, tylko generujemy odpowiedni token i ten token trzymamy w sesji. Bo inaczej ktoś mógłby to stosunkowo łatwo sobie zgadnąć, jaki to jest user ID. Teraz ja sobie skopiuję sobie tutaj tak to i to do folderu. Paste. No to będzie w zasadzie to samo, z tą różnicą, że tutaj będziemy się odnosić do innych plików. Po prostu dodam przedrostek admin do tych formularzy. Tak jak jest. No panel administracyjny oczywiście, znaczy ta nawigacja będzie inna w panelu administracyjnym niż od strony klienta, a przede wszystkim tutaj w ogóle nie musimy sprawdzać, czy jesteśmy zarejestrowani, bo generalnie nie ma takiej możliwości, żebyśmy nie byli i oglądali tą stronę. Strona nie dopuszcza możliwości przeglądania jej, jeżeli nie jesteśmy zarejestrowani, więc zostawimy sobie tylko na razie guzik wyloguń i to usuniemy. Okej, to zostaje, to zostaje. Zostaje, jeżeli tutaj na koniec tak samo jak tam, router na oparty na switchu
Przy czym jeszcze musimy sprawdzić. Czy jest strony action? Jeżeli jest, to switch. Action i wewnątrz na pewno. Sorry, gardło mi już siada. Default smarty display. W sumie mogę tutaj dopisać sobie admin. Nie, nie mogę, bo nie mam tam. Dobra, nie. Nie, mogę. Admin i wtedy nie będę musiał tutaj pisać admin. Tak, zawsze jakiś plus. Smart display. Index.tpl, tego też nie mam, zaraz skopiuję. I też jeżeli nie ma. Jeżeli nie podaliśmy akcji, to tak samo i tutaj w takim razie. Indeksa skopiuję sobie tutaj. On w zasadzie nie będzie używany, ale na razie nie mam naj... Okej. Teraz tak, on domyślnie przekieruje nas na login.tpl. Login.tpl wyślę do admin.index.php i tutaj tylko pewne zmiany nastąpią, nie numer PESEL, tylko login, nazwa użytkownika. Hasło, name. Okay. Teraz ja jestem, będąc wylogowanym, co mnie przekierowało tutaj? Pana administracyjny załadował? A, bo ja zmieniłem pewnie w. Tak, to było bystre. Nie wiem, tutaj. Gdzie tam. Zamiast zmienić tu, to ja zmieniłem tam. Ja jestem nie ten, wchodzę sobie tutaj, dopisuję sobie admin i od razu chce mnie logować. W sumie tu widzę, że nie do końca to było dobre, bo ten logout mi się pokazuje cały czas. A mimo, że może nie jestem zalogowany. No dobra, to może poprawmy faktycznie tak jak to było, czyli z tą różnicą, że tu nie po first name, tylko user ID. Okej. To jest logowanie się do admina, w sumie rejestrację zrobimy. Generalnie w takich systemach, jak stworzycie już admina, to nie ma możliwości formularza rejestracji dla administratora, tak? Tylko raczej z zaplecza będziecie tworzyć użytkownika administracyjnego, a nie
a nie dawać mu możliwość rejestrować się samemu. Natomiast tutaj niespecjalnie mam pomysł, jak to zrobić, żeby przygotować tego użytkownika administracyjnego ręcznie. Moglibyśmy zrobić to w ten sposób, że ja sobie wygeneruję sobie tutaj hasło administratora jakieś domyślne. Możemy tak zrobić. I zapiszę go do bazy tak na bezczela. Ale po pierwsze to w bazie trzeba zrobić tabelę nową. Nie, ja się nazywa admin, a co mi tam? ID increment login varchar 64 password varchar 6. Tu chyba nie. Ok, i teraz nie mogę sam ręcznie sobie wpisać tu loginy i hasło, bo hasło musi być zaszyfrowane algorytmem PHP-owskim, tym Argon2i. A więc ja sobie je wygeneruję tutaj i sobie je wkleję do bazy danych. Czyli ja wykonam tutaj ręcznie echo password hash. I spróbuję sobie dla słowa test wygenerować i go wyechować, przez co zobaczę go tutaj. Ten przygotowany w taki sposób na troszeczkę na bezczela sobie wkleję tutaj staff login admin hasło. Jakbyście chcieli zrobić to, że tak powiem, produkcyjnie, no to myślę, że moglibyście się pokusić o to, żeby po prostu na etapie instalacji i przygotowania programu do działania on tworzy jakieś konto admin z hasłem, powiedzmy, ustalonym z góry, a wyświetla to hasło na ekranie i możecie sobie później zmienić po zalogowaniu się, tak? Ja tak zrobiłem, żeby było szybciej, żebyśmy za dużo czasu na tym nie spędzali w tej chwili. Czyli to już mi nie jest potrzebne. Teraz przetwórzmy logowanie. Czyli administrator będzie mi się odwoływał proces login w ten sposób. I wtedy ja będę chciał przetworzyć tak, jak tam można. Możemy sobie, że tak powiem, troszeczkę tutaj ułatwić życie, żeby nie pisać wszystkiego od zera. Możemy sobie skopiować ten cały bloczek. Nawet więcej, aż do. Różnica jest taka, że oczywiście nie z patient, tylko z admin, nie PSL, tylko w bazie to nazywa login. Samo login. Bo tak on się w formularzu chyba nazywa. Username. Zmienię już na login wszędzie, żeby było tak samo. Okej. Execute błędny login hasło. To się zgadza. Tutaj tego nie będzie first name, bo on nie ma czegoś jak first name, to tylko sobie do sesji zapiszemy login i to będzie tyle. Ewentualnie tutaj, jeżeli już, to w taki sposób. I też dla zalogowanego użytkownika
żeby smarty miał ten jego login jednak w pamięci. Ok, i teraz generalnie to już powinno działać. Czyli jak ja sobie otworzę tą stronę, wezmę sobie tutaj admin test. Tutaj, aha, bez tego musi być. Jeden slash za dużo. Login. Tak, bo on wywołuje względem tego pliku, z którego się wywołała TPL-ka, czyli tu już nie musimy dopisywać admin. Widzicie, że dopisałem dwa razy admin tutaj. Admin test. Wrócił mnie tutaj. Czemu mnie wrócił tutaj? Zalogował mi prawdopodobnie tylko tak, user ID. User ID. Zobaczmy, czy on tu dochodzi w ogóle do tego miejsca. Nie, on tu w ogóle nie dochodzi, co znaczyłoby, że password verify nie przychodzi. Okej, a tutaj w ogóle jesteśmy. Nie, on nawet tutaj nie wchodzi, coś jest nie tak. Dobra, to tak na szybko i na brzydko. A, dobra, zrobiłem fuj. Generalnie przesadziłem tutaj, bo przesadziłem tutaj o tyle, że on, jeżeli nie mam sesji, to mnie wywala na logowanie. Więc nigdy nie dochodzi tutaj, nigdy nie próbuje mnie logować, bo mnie od razu wywala na stronę do logowania. Mogę tutaj dopisać tak jako drugi warunek. Żeby to jest, jeśli nie jesteśmy zalogowani, bo problem polega na tym, że w tej chwili on dochodzi do tej linijki, jak już wpiszę tutaj login i hasło, to on przetwarza tą stronę, dochodzi do tej linijki, ja jeszcze nie jestem zalogowany, bo system jeszcze nie zalogował. I on nie przechodzi w ogóle do logowania, tylko wyświetla od razu tą stronę z, że tak powiem, z formularzem logowania, więc ja muszę go tutaj selektywnie przepuścić. Jeżeli nie jest ustawiona sesja i action nie jest ustawiony na proces login. Teraz. Ok, teraz doszedł do... A nie, tutaj się wywaliło na czymś innym. Undefined login, index login. Bo tego loginu nie ma. Wiecie co, ja to na razie wyciepię, zajmiemy się tym potem autoryzacją. Bo ja w tej chwili to mi psuje, że tak powiem, cały bajer. Dobra, jesteśmy w panelu. Możemy sprawdzać tutaj przed próbą wyświetlenia strony, czy wymaga to autoryzacji, czy nie.
Okej. Możemy dodać coś jakiego, natomiast session login. OK. I w tym momencie możemy sobie wyświetlić, kto jest zalogowany. Okej, nie trzymał mnie logowania. Dobra, jest witaj, admin, dobra, działa teraz tak jak chciałem, okej. Czyli logowanie do panelu admina mamy, dobra, chcielibyśmy powiedzmy wyświetlić co? Wyświetlić naszych lekarzy, tak? Z templatkę. Myślę, czy mogę któryś z tych skopiować. A, dobra, new file. Tak, zaczytujemy do niej górę i dół. Teraz ja będę chciał pobrać wszystkich lekarzy, wyświetlić ich w postaci tabeli, dać możliwość ewentualnie usuwania, to może nie, bo to nam będzie wysypywało całą aplikację, może jakieś modyfikacji, no i oczywiście dać możliwość dopisania nowego lekarza do systemu. W tym celu tutaj muszę najpierw sobie zrobić odpowiednią ścieżkę w switchu. Ona się tak nazywa, a co? I odpytać bazę danych. O wszystkich lekarzy. I dokładnie tak jak tam robiliśmy to, czyli wyciągamy sobie po wierszu i pakujemy do osobnej tabeli. Muszę definiować tak, że to jest tablica, bo inaczej array push zwróci mi w błąd, że obiekt docelowy nie jest tablicą.
Przypisać to do smarty. I wyświetlić. Fajnie byłoby jeszcze teraz to podpiąć w jakiś sposób, więc w head trzeba odpowiedni link wytworzyć. Znowu za dużo, jeden admin. Dobra, co? Aha, no tak, bo fajnie by było w TPL-ce jeszcze coś z tym zrobić. A, czyli tutaj for each. ID lekarza, jego imię, jego nazwisko. Specjalizacja. Tak. Samo. Już będziemy stawiać. Works. Baza. Dobrze, to może w ramach wysiłku lekkiego umysłowego prosiłbym sobie zaciągnąć to z repo. Tam jest baza aktualna też. I zaimplementować. No dobra, mamy lekarzy, mamy pacjentów. Gabinety na szybkiego. Bo to wszystko będzie nam potrzebne, żeby móc te wizyty ustalić.
Powinno działać tak jak jest. I... I dopiąć to w HD, w HD. Number. Ok, dobra, mamy pokoje, mamy lekarzy, gabinety, pacjenci. No dobra, i teraz tak. Główne założenie jest takie, że mając wybranego lekarza i gabinet i określając mu jakiś dzień, godziny pracy, to żeby się wygenerowały automatycznie wizyty, co powiedzmy godzinę najłatwiej, potem można to zmodyfikować, żeby to się generowało jakby częściej. I na ten dzień się będą generowały puste wizyty, puste to znaczy bez przypisanego pacjenta. I tak, zróbmy sobie jeszcze jedną templatkę i odwołanie do niej. Zacznijmy od odwołania. Odwołanie zrobimy sobie. Teraz tak, na razie mamy tę platkę. Na razie to nie będzie nic innego robiło, tylko wyświetlało tą templatkę, zaraz się zajmiemy parsowaniem tego wszystkiego. OK, i teraz będziemy potrzebowali formularza, w którym będzie dało się wybrać lekarza, pokój i dzień, godzinę rozpoczęcia, godzinę zakończenia i interwał czasowy, czyli co ile czasu. Najpierw zrobimy sobie. Bo musimy, bo jesteśmy wewnątrz kontenera. Form. W tym formie pierwsza rzecz input type hidden. A name. Value add. Okej,
Teraz tak, pierwsza rzecz, będziemy chcieli mieć listę drop-down lekarzy, taką jak tam mieliśmy, w której można będzie wybrać lekarza. I coś takiego. Name. Tak. Szkoda, że wywaliłem tamto, bo tu można by sobie skopiować to, no ale się mówi trudno. Można by teoretycznie, słuchajcie, zrobić coś takiego, że tworzyć sobie historię w gicie. I tutaj. Teoretycznie powinno się dać odkopać. Powinno się dać odkopać, o właśnie. Taka ciekawostka, nie? Bo usunąłem to jakiś czas temu, tego nie ma, ale... Przecież nie jest, bo przecież w tym... Oni jak się umawiają, to przecież też mają wybór lekarza, nie? Czy mają. Okej, okay, to będzie tutaj do wyboru do lekarza. Więc musimy dostarczyć tą tablicę doctors. Tutaj musimy pamiętać, żeby dostarczyć te dane do TPL-ki. Dalej, pokój. I to będzie praktycznie tak samo wyglądało. Tylko tu będzie room. Okay. No i datę początkową. Myślę, że najłatwiej będzie datę początkową, datę końcową. W sensie nie wiem, nie będziemy tam jakoś ilości godzin, coś tam, tylko zrobimy jakby jeden input będzie daty początkowej, drugi będzie daty końcowej. W ten sposób będziemy to przetwarzać. Okej. Okay. I teraz, żeby dostarczyć tutaj, no jeszcze baton tam. Okej, okay. Teraz, żeby zaczytać te, no to... Kopiuj wklej w zasadzie z tego, co robiliśmy wcześniej. Czyli ściągamy sobie najpierw lekarzy. Potem sobie wyciągamy. I teraz. Pacjenci. Ok, nie do końca tak wygląda, jakbym chciał, bo tutaj ja nie pozmieniałem właściwości dla tych formuł. One się na całą szerokość robią. Ale tam. A jedyne, co mógłbym chcieć, to tutaj, żeby te nie były takie poklejone. No i labelki właściwie porobić.
Staram się nie nudzić, ale się nie da. Słyszę gdzieś tam jakieś ziewanie, ale to podejrzewam, że pogoda też wam daje w kość. Okej, i teraz. To jest jeszcze nie podpisane. Akurat te się nie... Może dlatego, że... On control, sorry, mea culpa. Tutaj dlatego... Okej, okay, czyli będziemy w stanie wybrać sobie teraz lekarza i wybrać pokój, dla którego będziemy generować te zmiany. To jeszcze taka mała poprawka u góry z tym pacjentem. Dobra. I to powiedzmy, że jeżeli chodzi o HTML od strony, powiedzmy, wyglądu, to już jest wsio. A, przepraszam, interwał jeszcze czasowy. Czyli co ile on ma generować kolejny termin? Czy co 15 minut, co pół godziny, czy co godzinę? Type number. Okay. No i teraz tu już będzie troszeczkę bardziej skomplikowany algorytm, bo to co teraz musimy zrobić, to musimy wziąć datę początkową, datę końcową i wygenerować wszystkie terminy, które się mieszczą pomiędzy nimi. Na razie jako listę terminów, potem będziemy z tym dalej rzeźbić, ale na razie to co ja bym chciał, to chciałbym wygenerować listę terminów. I ten formularz się będzie odnosił do add appointments. I teraz jak my do tego podejdziemy? Pierwsza rzecz, tam lekarza i ten to jest łatwe, bo to mamy gdzieś tam do pobrania sobie z requesta i tu w ogóle nie ma z tym żadnego problemu, ale my musimy ogarnąć sobie listę wszystkich terminów, które spełniają kryteria, które tam żeśmy podali. I ja sobie dla ułatwienia pobiorę, przepiszę sobie do zmiennych start, równa się
One się tak chyba nazywają. Start Shift N. Okay. I teraz jak to zrobić? Jak policzyć wszystkie możliwe ten? Jeżeli założymy, że oba, zrobimy sobie z obu timestampy, czyli liczbę całkowitą, tak naprawdę liczbę całkowitą określającą tą ilość sekund, tak jak tam przez tą funkcję string to time. Może zrobię to od razu. Słucham? Czemu? No. Przez interwał? No. Tam gdzie modulo równo 0, tak? O to panu chodzi? Czy żeby... No właśnie. Wiem, mózg staje w poprzek. Najpierw zrobimy sobie tak. Teraz będziemy mieli dwie duże liczby całkowite określające ilość sekund od tego, a jeżeli interwał jest określony w minutach, to możemy go sobie na sekundy zrobić. W ten sposób. Mamy teraz sekundy. I tak naprawdę można to tak jakoś bardziej skomplikowanie robić, ale jest dużo prostszy sposób. A while Shift Start. No bo dobra, żeby było łatwiej to zrozumieć. Ustawiam sobie zmienną current time na Shift Start. Dopóki current time jest mniejszy niż Shift End, to znaczy dopóki obecny czas jest mniejszy niż koniec zmiany, to znaczy, że jesteśmy w terminie takim, kiedy możemy ustalić wizytę. Tutaj zrobimy sobie nową tabelkę, do której będziemy zapisywać i dopóki tak jest, to zapisujemy do niej obecny czas, po czym dodajemy do niego interwał w sekundach. I ta pętla będzie się wykonywała tak długo, aż current time przekroczy koniec zmiany. Będzie dodawał do tego czasu co 10 minut na przykład. Jeżeli jesteśmy jeszcze przed końcem zmiany, to zapisz do jako możliwy termin wizyty, tak? Bo to będą możliwe godziny wizyt. Tak? I teraz dla każdej z tych, ja wam to wyrzucę na ekran, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. To, co ten algorytm w tej chwili wygenerował, zanim przejdziemy dalej, chcę, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Ja sobie wybiorę teraz lekarza, pokój, ustawię początek zmiany na poniedziałek na godzinę 8:00. Tak, a następnie też poniedziałek na 16:00 i interwał wizyt ustawię, że on co 15 minut przyjmuje pacjenta. I on mi stworzy 32-elementową tablicę i to są timestampy co 15 minut. Pierwszy jest o 8 rano, ostatni jest 15 minut przed końcem zmiany. Tak? I teraz mając tą listę, to jest lista wszystkich możliwych czasów, w których możemy wyznaczyć wizytę, to teraz mogę w pętli wygenerować kwerendy i każda kwerenda doda mi jeden termin. Może nie jest to najbardziej optymalne i najbardziej cudowne w użycie SQL-a, żeby wywoływać 32 kwerendy,
Ale uwierzcie mi, że jak robiłem gdzieś coś przy sklepie internetowym ostatnio, to jedna strona sklepu internetowego wywoływała 380 kweren do bazy danych. I to dalej fajnie chodziło. Więc dochodzę do wniosku, że zrobienie 32 kweren do bazy wcale nie jest takim głupim pomysłem. Można by te kwerendy, gdybyście chcieli pracować na surowym SQL-u, można by je zbić ze sobą po prostu w jedną kwerendę i jako jedną puścić. Tak? No zaraz zresztą zobaczymy. Okej, okay, point points, dobra, czyli mam tą listę, mam tutaj tą moją listę, listę spod godzin. Teraz muszę stworzyć jak to zrobić? Mogę zrobić for each. Klucz nie będzie mi potrzebny, więc as. Dla każdego spotkania wygeneruję appointment ID date patient values null. Dalej data, jak ja to tam robiłem, bo jako int to w końcu poszło, albo jako string. Dodawałem, znowu odwołam się do gita i do tu jako int. Promunix time. Widzicie, jak czasem jest fajnie mieć kontrolę wersji i mieć stare archiwalne rzeczy, bo to przecież tego ja nie mam już. Tego nie zrobiłem. W pewnym momencie to wyciąłem przecież na rzecz tych wcześniej przygotowanych spotkań. Więc gdybym tego nie zostawił, to musiałbym teraz to wszystko od nowa kombinować, jak to zrobiłem wtedy. I to jest pacjent, lekarz, pokój. OK. Query bind i tutaj będzie 1, 2, 3, 4. One są indeksowane tymi, więc tu nie muszę nic pisać. Pacjent sobie wyciągnę z sesji. Nie. Pacjent jest pusty. Pacjent jest pusty, bo wstawiamy pacjenta o ID 0 specjalnie, czyli ja sobie tu wstawiam 0. Będzie o 1 mniej, bo ten zerowy to jest tak, a lekarza i pokój już owszem z formularza. Doktor. Okay. No i query execute
tyle. I to wykona za każdym razem kwerendę, podepnie do niej termin lekarza pokój i ją wykona. I jeżeli teraz niczego tutaj nie zwaliłem, to generalnie po wywołaniu teraz to powinno normalnie zadziałać. Powinno wypełnić jakiś dzień terminami. Ja sobie wrócę tu. Generuj terminy, wyznaczę sobie dla tego pana pokój 23, początek zmiany, poniedziałek. Ma. Właściwie czemu nie? 8.20, niech będzie zabawniej. I końcówka zmiany, poniedziałek. 14.25. I przyjmuje pan doktor co 15 minut. Okej, coś się skichało. 106. Point N. Nic się nie wyświetliło, bo ja nie kazałem mu nic wyświetlić. Tak naprawdę tutaj można by poinformować usera, ile zostało wygenerowanych i tak dalej, a ja po prostu nie kazałem niczego wyświetlać. Mogę mu na razie zrobić tak, żeby wyświetlił główną stronę, jak skończył. Co mnie interesuje bardziej, to to, czy zostały ustalone terminy. Macie, zobaczcie. Tak? A od strony teraz pacjenta, logujmy się z admina. Wizyty do tego pana, umów wizyty, zobaczcie. Tak, 8.20, 8.35, 8.50, 9.05 i tak dalej. Jedno zastrzeżenie, że on pokazuje wszystkie. Że on pokazuje tylko z zerowym. Jak my tośmy to robili? Jest indeks. Jak mamy pokazane wizyty. Nie, to on pokazuje tylko puste, bo jeżeli ja wybiorę którąś z tych wizyt teraz, to tam się pacjent zmieni z zera na mój ID i już ta wizyta przestanie być widoczna dla kogokolwiek, tak? Czyli generalnie to już tak faktycznie działa. Moglibyście teraz sobie kliknąć któryś z tych, zarezerwować sobie termin do lekarza, czyli ja mogę sobie kliknąć tutaj tego na 13.05. Jestem do tego pana umówiony. Jeżeli bym spróbował się umówić jeszcze raz, to tego terminu już nie ma. On nie jest dostępny dla żadnej innej osoby, która by się zalogowała. To, co chciałem, prosiłem, żebyście zrobili, czyli usuwanie raz dopiętych wizyt lekarskich, czyli to, tak naprawdę musi się sprowadzać do zerowania z powrotem ID pacjenta, który jest przypisany do wizyty. I zróbmy to tak, book appointment i case. Break. I tutaj kwerenda będzie praktycznie taka sama, z tym zastrzeżeniem, że set pension 0, a bind para będzie krótszy o jeden parametr. Execute. I teraz, żeby to wywołać, to w samej templatce tutaj.
Ale to jest dlatego takie długie, bo pamiętajcie, że kwerenda ta, która wyświetla wizyty i lekarzy, wyświetla, ma trzy z trzech różnych tabel i ma trzy różne ID, dlatego nie mogę po prostu dać ID, tylko muszę w ten sposób się odwoływać. A i... Na dole patrzę, czy link się zgadza, index action, clear appointment, appointment ID 12. Nie zrobiłem tutaj, co ma dalej zrobić, dlatego jest pusta, pusta strona się zrobiła. Nie mam, tak? Usunę to. Zobaczycie, jeżeli byśmy się wzięli jakiś framework, może jutro, to zobaczycie, że jeszcze prościej jest to robić w momencie, kiedy macie profesjonalnie zrobiony routing i framework, gdzie jest jeszcze łatwiej robić takie rzeczy niż tutaj w tej chwili. W sensie jest jeszcze mniej pisania, jeszcze łatwiej jest dorabiać tego typu funkcjonalność, tak? Ale ten guzik jest taki brzydki, bo nie dałem mu klas btn, btn default. Primary. Tak, i u góry brakuje jednej kolumny nagłówka. Tak, tyle. Czyli mamy możliwość rejestracji do lekarza, mamy możliwość wyrejestrowania się, jeżeli jesteśmy zarejestrowani. Obsługujemy normalnie gabinety, możemy wygenerować dla danego lekarza grafik na dany dzień. Można by się ewentualnie pokusić tutaj jeszcze o zrobienie osobnej tablicy, która będzie przechowywała grafik lekarzy i wtedy generowanie jakby całego, wszystkich wolnych terminów na cały miesiąc z góry. Ale to już byłby dużo bardziej skomplikowany algorytm, bo wtedy musielibyście sprawdzać godziny, w których lekarz pracuje, w których nie pracuje, nałożyć jedno na drugie i wygenerować, ale mi się wydaje, że system jest dosyć kompletny. Czy macie pomysł jeszcze, co w tej chwili z takich niezbyt dużych rzeczy chcielibyście do tego jeszcze dobudować? Ja bym teraz mógł to jeszcze zaimplementować, powiedzmy, jeżeli nie będzie to jakoś bardzo rozbudowane i trudne.